Witam. W tym filmie chciałbym wrócić do kwestii programu operacyjnego Kryptonim Wilk, dotyczącego pozyskania dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nowego czołgu podstawowego. Ten film będzie raczej taką moją dywagacją na temat dostępnych opcji, które są najbardziej prawdopodobne. Zacznijmy od czołgów rodziny T72. Na chwilę obecną, na stanie Sił Zbrojnych RP. Znajduje się około 382 czołgów T72 w wariantach T72, T72M, T72M1, T72M1D i T72M1R, a także czołgi do nauki jazdy SJ09. Wozy oryginalnego modelu T72 prawdopodobnie nie znajdują się już na stanie Sił Zbrojnych RP, jako najstarsze. Pewnie można je raczej odnaleźć w muzeach ewentualnie na składnicach sprzętu w stanie niezdatnym do użytku. Czołgi T-72M i T-72M1 mają być modyfikowane do standardu T-72M1R. To samo pewnie dotyczy się nielicznych dowódczych T-72M1D. Moim zdaniem T-72M1R to trochę takie tzw. Tak pudrowanie trupa i jest to tylko modyfikacja, a nie pełnoprawna modernizacja co oznacza, że ingerencja w konstrukcję jest zbyt płytka przez co ile modernizacja tych wozów może być uznawana za zasadną o tyle tego typu modyfikacje no jest już to dość mocno dyskusyjne oficjalnie do modyfikacji miałoby być doprowadzonych ponad 300 wozów i ostatecznie wozów zostanie doprowadzonych do standardu T-72M1R to się jeszcze okaże, no, bowiem pojawiają się informacje, że te wozy, yy, czyli te 72 wszystkich podtypów, no, są w różnym stanie technicznym i niekoniecznie wszystkie nadają się do przeprowadzenia nawet takich prac. Kolejnym typem czołgu w siłach zbrojnych RP jest PT-91. W wariantach PT-91, PT-91M, tu nie mylić z PT-91M Pendekar, czy też Malaj, i PT-91MA1. Przy czym spotykane są jeszcze oznaczenia PT-91 dla wozów zbudowanych w tym wariancie od podstaw jako całkowicie nowe oraz T72M1Z dla czołgów T72M1 zmodernizowanych do standardu PT-91. Takich pojazdów siły zbrojne RP mają 232 lub 233 zależnie od źródeł. Tego typu wozy także wymagają modernizacji. Jak wspominałem we wcześniejszym filmie, zarówno czołgi T-72 jak i PT-91 powinny być już dawno temu doprowadzone do jednego standardu, który byłby rozsądnym rozwiązaniem pod względem koszt-efekt. Czyli czymś zbliżonym do prezentowanego kilka lat temu PT-91M2. Oprócz tego na stanie Sił Zbrojnych RP znajdują się także czołgi rodziny Leopard 2. Najwięcej posiadamy czołgów w wariancie Leopard 2 4 Na chwilę obecną jest to około 130 wozów ze 142 wcześniej posiadanych. Bowiem czołgi te, jak większość z nas wie, Przechodzą teraz modernizacje do standardu Leopard 2 PL i 12 wozów, które przeszły taką modernizację zostało już dostarczonych do wojska. Jaki Leopard 2 PL jest, każdy widzi. To także bardzo budżetowa modernizacja tak sobie zaprojektowanego czołgu, który ma wiele wad projektowych które są niemal do, nie do naprawy bez jego całkowitej przebudowy. A Leopard 2PL nawet niespecjalnie te wady stara się minimalizować w porównaniu do innych propozycji modernizacji. Zobaczymy też, jak szybko ta mimo wszystko konieczna modernizacja będzie realizowana. Posiadamy także 105 czołgów Leopard 2A5. Te wozy są oczywiście nowocześniejsze, ale także wypadałoby przeprowadzić na nich jakąś modernizację, na przykład zainstalować dodatkowy pancerz przodu kadłuba, wymienić kamery termowizyjne na nasze rodzime, które są lepsze od oryginalnych zainstalowanych w tych wozach, wymienić łączność, zainstalować podobne jak w Leopardzie pl dodatkowe agregaty, na przykład pomocniczą jednostkę prądotwórczą i tym podobne. Na papierze zatem mamy całkiem dużą ilość czołgów, bo łącznie jest to około 861 czołgów. Niestety stan techniczny wielu tych wozów, czy nawet poziom ich zaawansowania technicznego i technologicznego jest taki, iż prędzej czy później musimy zacząć wymieniać te wozy na nowe. Analogicznie zresztą jak w wypadku wielu innych typów uzbrojenia. A więc docelowo, jeżeli będziemy chcieli zachować etaty, Potrzeba nam będzie też około 800, może 900 wozów, jeżeli przyjmiemy, że potrzebna nam będzie sprzętu także do ośrodka szkolenia podstawowego. Być może trzeba by celować docelowo nawet w większą ilość wozów, aby zbudować rezerwę sprzętową. Przy czym chciałem tutaj coś zaznaczyć, nim komentujący zaczną krzyczeć w niebogłosy, co ja gadam i jakie więcej. Kupując nowy czołg, powinniśmy zakładać, że zamierzamy doprowadzić do posiadania monotypu, więc nowy typ czołgu musi zastąpić wszystkie do tej, posiadane, do tej pory posiadane typy. Aby ułatwić życie choćby logistykom. Ale nie tylko, bo i dobrze by było, aby wszyscy czołgiści no, nie byli na jednym typie wozów, że tak? nie tylko czołgiści. Produkcja takiej konstrukcji w ogóle no, będzie rozłożona nawet nie na lata, ale ponad dekadę. Pamiętajmy o tym. No więc dobrze. A jakie mamy alternatywy? Zacznijmy od tej, która w pewnych kręgach jest dość popularna, no więc więcej Leopardów 2, na przykład w wersji 2A7. Tylko tu jest kilka problemów natury nazwijmy to technicznej, jak i politycznej. Zacznijmy od technicznych. Zasadniczym problemem jest to, że w Niemczech nie są już te czołgi produkowane. Albowiem Nowe skorupy wież i kadłubów powsta powstają jeszcze w Grecji. Tak jak możecie to widzieć na tych fotografiach, są to de facto wieże i kadłuby w standardzie greckich Leopardów 2 Hel. Te nowe w cudzysłowie czołgi Leopard 2, na przykład Leopard 2 Q dla Kataru czy dopiero mające się pojawić Leopardy 2H dla Węgier, mają właśnie takie skorupy. Przy czym w wypadku Leopardów 2H dla Węgier to tak nie do końca jest jasne, czy to będą faktycznie nowe skorupy w standardzie greckim, czy też raczej będą to przebudowane stare skorupy czołgów Leopard 2A4 na przykład. Zresztą to tak jeszcze jako dygresję, Wspomnę tylko o tym, że problem z dostępnością leopardów jest już tak duży, iż doszły mi informacje, jakoby specjaliści z KMW czy Rheinmetall nawet szukali po jakichś naprawdę starych składnicach, czy, czy, czy nawet po muzeach jeszcze jako tak sprawnych starszych wersji leopardów, chociażby do tworzenia demonstratorów różnych propozycji modernizacji. Czy tego typu rzeczy, także to pokazuje, jak tragiczna jest dostępność tych wozów. No i jeszcze wracając do tych Leopardów, dwa, które są w cudzysłowie nowe, to o ile faktycznie z Grecji te skorupy mogą być nowe, to są one już uzupełniane przez miks faktycznie nowych fabrycznie podzespołów. Jak i starych podzespołów, które jeszcze uchowały się na magazynach. Także. Yy, no nie są to w pełni wozy nowe, tak? Niektóre elementy są faktycznie nowe, inne nie. No i powiedzmy sobie szczerze, Leopard 2A7 czy różne warianty do niego zbliżone, nadal nie rozwiązują wad wrodzonych tego czołgu. Wynikających z przyjętego układu konstrukcyjnego i bez całkowitego przeprojektowania tego wozu są po prostu nie do rozwiązania. A o tych wadach mówiłem w innych filmach. Do tego dochodzi jeszcze kwestia polityczna, bo powiedzmy sobie jasno, XXI wiek to będzie przynajmniej wdający się jako tako przewidzieć przyszłości, no delikatnie mówiąc trudny. Czy faktycznie interesy Niemiec i Polski się pokrywają? Tym bardziej, że Niemcy forsują ukończenie korzystnych projektów takich jak Nord Stream 2, dzięki, dzięki którym Rosja będzie dalej zarabiać i mieć możliwość kontynuowania zbrojeń co na pewno nie leży w naszym interesie. W ogóle, jeżeli chodzi o relacje Niemcy-Rosja, to Niemcy wykazują się tutaj jakąś dziwną schizofrenią. I z jednej strony krytykują agresywną politykę Rosji oraz jej zbrojenia, a z drugiej pompują w zamian za gaz ogromne pieniądze do Rosji. Dla Polski to nie jest dobry układ, zresztą nie tylko dla Polski. A można by wymienić więcej kwestii, które powodują, że interesy Polski i Niemiec się rozjeżdżają że Leopard 2 to jednak konstrukcja od której w dalszej perspektywie powinniśmy odejść. Poza tym jest jeszcze kwestia tego, że Polska została wyłączona z uczestnictwa w programie nowego francusko-niemieckiego czołgu MGCS, czyli Main Ground Combat System. Do MGCS jeszcze wrócę, ale najpierw porozmawiamy o tym dziele. Oczywiście, w cudzysłowie, niemieckich i francuskich inżynierów, czyli EMBT, a więc wieża czołgów Leclerc, posadzona na kadłubie Leoparda 2A7. Pojawiły się informacje, że EMBT ma być pokazany na MSPO 2021 i mnie to niepokoi. Ten ulep, bo inaczej się tego pojazdu określić nie da, to, to nie jest dobre rozwiązanie, bo nie rozwiązuje ono. Problemu obu czołgów, a w gruncie rzeczy zamienia już i tak źle zaprojektowaną z punktu widzenia osłony balistycznej wieżę Leoparda 2, na no jeszcze gorzej zaprojektowaną wieżę czołgu Leclerc. I obawiam się, że w ramach programu Wilk Niemcy i Francja będą nam chciały tego ulepa wcisnąć. MBT to w ogóle zasługuje na osobny film, gdzie pokażę Wam w ogóle jakie to tragiczne jest, ale to może kiedyś w przyszłości. A jest jeszcze sam MGCS, który no, zaczyna przypominać powtórkę z rozrywki. Mianowicie pokazały się już dwa patenty dwóch różnych wież dla MGCS. Z jednej strony mamy patent niemiecki, który możecie widzieć tutaj. Mniej więcej mówiący nam, jaki kierunek Niemcy obiorą, czyli armata 130 mm RH 130. Wieża bezzałogowa, stosunkowo mała, wydaje się też, że mająca przewidzianą jakąś tam osłonę pancerną. I patent francuski. I wydaje się, że to może być we Francji ten projekt, który zostanie przez nich forsowany. Czyli także wieża bezzałogowa, ale dużo większa, praktycznie nie posiadająca pancerza i uzbrojona w starszą francuską armatę kalibru 140 mm, którą niedawno wraz z całą prototypową wieżą załogową T-4, posadzoną na kadłubie czołgu Leclerc, wyciągnęli z muzeum i testowali na poligonie. I o ile Niemcy nie pokazują jeszcze projektu ich kadłuba, to Francuzi już pokazali całą koncepcję czołgu MGCS, a także wozu dowodzenia i niszczyciela czołgów na tym samym kadłubie. Swoją drogą, strasznie paskudne są te pojazdy, nawet jako modele koncepcyjne. A podobno Francuzi cechują się stylem i smakiem, co nie? A różnic między wymogami Francji i Niemiec jest więcej, nie tylko w kwestii uzbrojenia, ale nawet potencjalnego eksportu. Francuzi obawiają się, że Niemcy będą blokować ten eksport do różnych mniej demokratycznych państw, jakby to miało jakieś znaczenie w ogóle, no ale Niemcy tak robią. Jest to wręcz komiczne, bo jako żyw przypomina to sytuację projektu Europancer z drugiej połowy lat 50. XX wieku. I tam też na początku były szczytne hasła współpracy, że będzie taniej, że będzie super i w ogóle wspaniale. A skończyło się na tym, że gdy w testach zwyciężył bardziej udany projekt niemiecki, to się Francuzi obrazili, wyszli z programu i opracowali swojego własnego AMX-30. A na podstawie niemieckiego prototypu powstał Leopard 1. To zresztą nie pierwszy przykład, bo podobnie było z projektem Eurofighter, czyli europejskiego myśliwca. Też na początku byli w nim Francuzi, a potem się odłączyli i zaprojektowali swojego Rafale. Także istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że MGCS w najlepszym razie skończy tak jak Europancer. A jeszcze dochodzi kwestia kosztów, bo teraz uwaga... Na same tylko demonstratory technologii, i teraz uświadomcie to sobie: demonstratory technologii, nawet nie prototypy, Francja i Niemcy wydadzą, z tego co udało mi się znaleźć, 1,5 miliarda euro. Czyli w przeliczeniu to jakieś dobre ponad 6,5 miliarda złotych na demonstratory technologii. Przypominam, no przecież to jest jakiś obłęd. A do tego doliczmy jeszcze dodatkowe 199 milionów euro na prace poprzedzające budowę demonstratorów technologii. Także, jaki będzie koszt seryjnego MGCS? Kogo będzie na to stać? Także, może w ogóle darujmy sobie marzenia o tej gwieździe śmierci, której zresztą przyszłość jest niepewna. Kolejnym pomysłem byłoby pozyskanie czołgów M1 z USA. Amerykanie mają ogromne ilości tego sprzętu na składnicach oraz we własnych siłach zbrojnych. Bardzo dużo czołgów wyeksportowano, do tego USA zachowały zdolność do produkcji nowych wozów. Za ponad 4 miliardy dolarów zakontraktowano kolejną partię czołgów w najnowszym wariancie M1A2V3 dla US Army. A za ponad 1 miliard dolarów zakontraktowano zakupy nowych turbin gazowych AGT-1500 dla tych czołgów. Przypomnę tylko, że US Army planuje posiadać flotę czołgów M1A2-SEP V3, a w niedalekiej przyszłości M1A2-SEP V4 liczą są 2100 wozów w aktywnych brygadach pancernych, których ilość rośnie, przypomnę, obecnie jeśli mnie pamięć nie myli jest to 11 brygad pancernych w US Army, a plany zakładają konwersję części brygad użytkujących wozy rodziny Stryker na brygady pancerne. Zaś część brygad lekkiej piechoty ma być wtedy konwertowana na brygady użytkujące Strykery. Także US Army generalnie zwiększa zakres mechanizacji swoich brygad. Również Gwardia Narodowa będzie mieć około 2000 starszych M1A2 SEP 2 więc USA będzie mieć około 4000-4100 nowoczesnych czołgów podstawowych w gotowości oraz kolejne około 4000 czołgów będzie w rezerwie strategicznej. Tego sprzętu jest tyle, że w razie potrzeby nawet korpus piechoty morskiej, który niedawno zakończył dezaktywację swoich batalionów czołgów, będzie mógł je reaktywować. Czołgi należące do USMC zostały przeniesione do rezerwy strategicznej US Army, także sprzęt ten pozostaje dostępny. I teraz tak, jakie mamy opcje? Owszem, możemy kupić po prostu gotowce i to nawet w najnowszej wersji. Na przykład M1A2T dla Tajwanu czy przyszły M1A2A dla Australii to są eksportowe warianty M1A2 SEPv3. Ale jak też się dowiedziałem od znajomego za oceanu, te eksportowe warianty będą nadal miały inny pancerz niż M1A2 SEPv3 dla US Army. Przy czym przestrzegam przed uproszczeniami w stylu inny pancerz to na pewno jakiś dziadoski. No nie, pancerz będzie inny, może będzie zapewniał nieco mniejszą odporność niż w wersji dla US Army, ale nadal może zapewniać prawdopodobnie wyższy poziom ochrony niż konkurencja, albo co najmniej porównywalny. Oczywiście takie eksportowe M1A2 mogą być dość drogie. No więc kupić taniej, nieco starsze, a czy nadal lepsze od naszych Leopardów, dwa warianty, jak na przykład M1A1SA. Takich wozów wyprodukowano około 700-800 i będą to wozy, mimo wszystko, dostępne z rezerwy strategicznej, gdyż Gwardia Narodowa całkowicie wycofaje na rzecz M1A2SEPV2 i to już całkiem niedługo, bo w 2025 ma się zakończyć ta konwersja. A US Army wycofa swoje M1A1 Sa z ostatniej użytkującej ją brygady na rzecz nowych M1A2 SEP V3. Oczywiście możliwe byłoby też podjęcie prób negocjacji, aby produkować na licencji czołgi M1 w Polsce, na zasadach podobnych do Egiptu. Egipt, przypomnę, planuje wyprodukowanie 1500 czołgów M1A1. Obecnie wyprodukowali około 1360 czołgów. A więc zbliżają się do zakończenia planowanej produkcji, gdy tylko zwolnią się środki, mają podjąć modernizację czołgów M1A1 do standardu M1A2. Prawdopodobnie będzie on oznaczony jako M1A2E i będzie eksportowym wariantem M1A2CV2, podobnie jak saudyjskie M1A2S czy kuwejskie M1A2K. Także z pewnością jest to jakaś opcja. Ale trzeba mimo wszystko pamiętać, że Amerykanie będą tutaj jednak mało elastycznym partnerem. I choć jest możliwe, by spolonizować taki pojazd, na przykład instalując polską łączność, kamery termowizyjne, może nawet karabiny maszynowe, to byłoby to trudne w negocjacjach i taki zakup, choć korzystny dla sił zbrojnych RP, no bo jednak byłyby to nowe czołgi, dużo lepsze od obecnie używanych, to byłby mniej korzystny dla polskiego przemysłu obronnego. Choć jestem wielkim nazwijmy to zwolennikiem czołgów M1, to ich zakup traktowałbym w kategorii ostatniej szansy, to znaczy jeżeli wszystkie inne opcje staną się niemożliwe w realizacji i trzeba będzie po prostu zastąpić obecnie posiadane wozy czymś lepszym na mniej korzystnych warunkach. Jest jeszcze kwestia nowego czołgu dla US Army, czyli wozu roboczo nazywanego OMT, czyli Optionally Manned Tank. Na temat tego projektu zrobiłem już film i odsyłam do niego, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. Natomiast wracając do tematu pozyskania nowego czołgu dla Polski, to po pierwsze jest to nadal projekt wysokiego ryzyka, a więc może być fiaskiem. Po drugie, jeśli zostanie doprowadzony do szczęśliwego końca i te wozy yy, będą na pewno... Po pierwsze, drogę, jeżeli chodzi o cenę jednostkową, a po drugie, USA mogą być niechętne eksportowi tak zaawansowanej konstrukcji przez długie lata. Podobnie jak to miało miejsce w wypadku M1, którego eksport rozpoczęto dopiero ponad 10 lat od momentu wyprodukowania pierwszego egzemplarza seryjnego. A więc, jakie inne opcje mamy? Możemy podążyć przykładem Turcji która podobnie jak Polska, teraz już od lat 90. poszukiwała nowego czołgu. Ostatecznie decydując się na rodzimą konstrukcję. Ale podobnie jak Polska, a nawet Turcy byli w gorszej sytuacji, no, brak doświadczeń w tym zakresie zmusił tureckich decydentów do poszukiwania pomocy za granicą. Tą pomoc uzyskali w Republice Korei. I przy pomocy koreańskich inżynierów oraz transferowi technologii, Udało im się opracować rodzimy czołg, który otrzymał nazwę Altaj. Oczywiście, Turcy nadal mają problem w postaci zespołu napędowego, bowiem na drodze stanęła polityka. Nie wnikam, czy słuszna, czy nie. I rozjazd w interesach Turcji, a Niemiec, który niejako zablokował e, ten program, utrudniając dostęp do wybranego napędu, którego Niemcy są producentem. Więc Turcja musi do, swego, do swojego czołgu e, znaleźć nowy napęd. Tym niemniej są już bliżej realizacji swojego projektu i, gdy znajdą odpowiedni napęd, będą mogli rozpocząć produkcję seryjną. Tym niemniej, choć Turcja z pewnością byłaby dość elastycznym partnerem, nie rozważałbym czołgu Altaj w kategorii kandydata na naszego przyszłego wilka. Ponieważ wóz ten, mimo wszystko, nadal ma czteroosobową załogę i ręcznie ładowaną armatę a to wymusza dużą kubaturę wnętrza, co przekłada się na wysoką masę aż 65 ton, co sprawia, że wóz ten choć jest bardzo dobrą, nowoczesną konstrukcją, to jednak mało perspektywiczną, przynajmniej na chwilę obecną. Na podobnej zasadzie Republika Korei chce zainteresować współpracą polską. A więc mając jeszcze podstawowy K2, który ma swoje wady wynikające głównie z konstrukcji skorupy oraz przyjętego układu konstrukcyjnego, co też omawiałem w innych filmach, odsyłam, Koreańczycy postanowili opracować całkowicie nową skorupę. Te wady eliminującą. I zintegrować z nią już istniejące, przetestowane i produkowane seryjnie komponenty czołgu K2. Tak powstała jeszcze koncepcja nazwana K2PL. O K2PL mówiłem już dużo. Ale od tego czasu też jeszcze dużo na, na ten temat myślałem, na temat tej całej propozycji i czego nie będę ukrywał, jestem jej coraz większym zwolennikiem. k gdyby powstał, nadal miałby masę powyżej 60 ton, ale ze względu na zastosowanie automatu ładowania, ma jedynie 3-osobową załogę, co pozwala na redukcję kubatury wnętrza, a przez to może być mniejsza niż w wypadku czołgu Altai. Co więcej, jeżeli masa byłaby nawet podobna, no K2PL miałby większy poziom ochrony balistycznej niż Altai, właśnie dzięki temu, że kubatura wnętrza jest nadal mniejsza. K2PL generalnie rozwiązuje wiele problemów związanych z konstrukcją oryginalnego K2. Wieża ma podniesiony strop nad stanowiskami załogi, dzięki czemu załoga ma więcej miejsca. Także burty wieży są wzmocnione grubymi modułami pancerza kompozytowego. Burty kadłuba również posiadają solidną dodatkową ochronę w postaci grubych modułów, także pancerza kompozytowego, a przedział napędowy chroniono, chroniony jest ekranami siatkowymi. Także strop wieży jest wzmocniony przeciwko małym głowicom kumulacyjnym lub ładunkom EFP stosowanym w subamunicji artyleryjskiej. Pancerz przedni jest co najmniej tak odporny jak w wypadku standardowego czołgu K2, który, jak można przypuszczać z dostępnych materiałów prezentujących testy, jest w stanie wytrzymać trafienie amunicją apf SDS, prawdopodobnie K279, wystrzeloną z armaty WIA CN08-120L55, będącej uzbrojeniem tego czołgu. Choć wydaje się, że K2PL ma też nieco grubszy pancerz przedni wieży i kadłuba niż standardowy K2. Stanowisko kierowcy jest przesunięte do osi wzdłużnej kadłuba, co poprawia widoczność przy zamkniętym włazie, jest ona bardziej zrównoważona zarówno na lewo, jak i prawo. W przeciwieństwie do oryginału, gdzie ze względu na przesunięcie stanowiska kierowcy na lewo, ma on gorszą widoczność na prawo. Ułatwia to też wchodzenie i wychodzenie przy wieży ustawionej na godzinę 12 i uniesionej armacie. Pozwala to także na zmiany w układzie składowania amunicji w kadłubie. Dwa rozwiązania są możliwe. Pierwsze to umieszczenie dwóch mniejszych izolowanych magazynów amunicji po obu stronach stanowiska kierowcy. Rozwiązanie analogiczne do tego zastosowanego w amerykańskim czołgu lekkim M8 lub przeniesienie magazynu lub magazynów amunicji do nowego izolowanego przedziału znajdującego się między wieżą a przedziałem napędowym. Na co pozwalać ma wydłużenie kadłuba o jedną parę kółnośnych. Dodatkowo K2PL od początku przewidywany jest zastosowaniem aktywnego systemu obrony. W tym wypadku prezentowany był koreański KAPS, czyli Korean Active Protection System. Choć być może możliwa jest integracja z innym rozwiązaniem, jeżeli byłby taki wymóg, na przykład jakimś polskim rodzimym. W każdym razie nad aktywnym systemem obrony dla pojazdów pracowaliśmy. K2P, jak już wspominałem, to w zasadzie nowa skorupa dla podzespołu standardowego czołgu K2, które są bardzo wysokiej jakości. Na zdjęciach macie widoczne fotografie prezentujące wyświetlacze oraz tory optyczne dla dowódcy i działonowego. Tutaj jest stanowisko dowódcy. A tutaj działonowego. Obaj mają dostęp w swoich przyrządach obserwacyjno-celowniczych kanał Dzienny oraz kanał termowizyjny. Nie jest jasne, czy oba mają ten sam zakres przybliżenia obrazu. Choć jest to możliwe, natomiast na pewno kamera termowizyjna ma zakres przybliżenia obrazu wynoszący 4 razy, 15 razy, 30 razy i 60 razy, a więc jest to znakomita elektrooptyka, pozwalająca nie tylko na wykrycie celu z dużej odległości, ale także jego identyfikację oraz precyzyjne wycelowanie. Natomiast inną kwestią jest to, jak czołg można by spolonizować. czy w wypadku elektrooptyki na przykład ograniczyć się do wymiany jedynie kamer termowizyjnych na rodzime KLW-1 Asteria. A może wymienić całe głowice na rodzime rozwiązanie takie jak god 1 Nike i god 1 Iris. Podobnie uzbrojenie pomocnicze w postaci sprzężonego z armatą karabinu maszynowego powinno być krajowe w postaci 7,62 mm Karabinu UKM2000C. Natomiast na wieży, może być jeszcze zainstalowany krajowy, zdalnie sterowany moduł zbrojenia ZSM-1276 z karabinem maszynowym WKMB kaliber 12,7 mm. Podobnie powinno być z łącznością. Zarówno wewnętrzną. Tutaj mamy własne rozwiązania w postaci systemu FONET. Jak również zewnętrzną, gdzie takie firmy jak Radmor i WB Electronics posiadają odpowiednie rozwiązania. I tak samo krajowy powinien być system BMS, czyli system zarządzania polem walką. Można by się pokusić o instalację dla kierowcy zarówno z przodu jak i z tyłu kadłuba kamery KDN-1TNX. Także zakres polonizacji mógł być dość szeroki. A przy tym Koreańczycy są na tyle elastycznym partnerem, iż myślę, że można by z nimi coś takiego wynegocjować. Podobnie jak choćby licencyjną produkcję całej armaty VIA-120, a być może nawet i pozyskania technologii koreańskiej amunicji APF SDS K279, która oferuje zdolności przebicia pancerza porównywalne, a być może nawet nieco lepsze niż niemiecki DM63. Zresztą, pozyska pozyskanie też technologii pancerza kompozytowego z Korei Południowej pozwoliłoby na uzupełnienie naszych rodzimych kompetencji w tym zakresie. Osobną kwestią jest napęd, ale tutaj za chwilę do niego przejdę. Jeszcze na bazie z artykułu z defense24.pl chciałbym przytoczyć to, co oferują Koreańczycy. Cytuję. Strona koreańska przygotowała już wstępny harmonogram realizacji programu czołgu i jego założenia. Zakłada się zarówno polonizację, czyli włączenie do budowy czołgu polskich elementów i przekazanie potencjału do produkcji komponentów koreańskich, jak i transfer technologii, jeśli chodzi o produkcję samego czołgu, ale też jego modyfikację i utrzymanie oraz integrację nowych systemów. Koreańczycy podkreślają, że są świadomi znaczenia zapewnienia możliwości krajowej produkcji. Oraz, da oraz dalszej eksploatacji czołgu i jego kluczowych komponentów w Polsce. I Hyundai Rotem wychodzi temu naprzeciw poprzez chęć stworzenia całkowicie polskiego łańcucha dostaw w trakcie programu współpracy. Zakłada się, że zakres transferu technologii zostanie zatwierdzony przez rząd Republiki Korei, który wspiera ofertę czołgu, a następnie Hyundai Rotem będzie już transferować zarówno do producenta i głównego wykonawcy, jak i do polskich firm yy, zajmujących się produkcją komponentów. Strona koreańska zakłada, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję czołgu zostaną wskazane przez Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. W projekt zostaną też szeroko zaangażowani polscy dostawcy komponentów. Zaprezentowany przez Hyundai Rotem wstępny harmonogram programu K2.pl zakłada przeprowadzenie prac w trzech etapach. Cały program podzielony jest na trzy fazy rozwoju produkcji wstępnej, inaczej małoseryjnej i pełnoskalowej produkcji seryjnej. Pierwsza faza przewidziana w przybliżeniu na lata 2022-2024 ma pozwolić na opracowanie docelowej wersji spolonizowanego K2PL Wilk oraz wykonanie go trzech prototypów oraz analogiczne prace nad rodziną wozów towarzyszących jak czołg saperski i wóz zabezpieczenia technicznego. Etap ten ma zostać przeprowadzony na mocy oddzielnego kontraktu z większościowym finansowaniem zapewnionym przez koreańskie władze za pośrednictwem Agencji Kredytów Eksportowych z wykorzystaniem wspieranych oficjalnie kredytów eksportowych uzgodnionych w oparciu o negocjacje międzyrządowe w, bliskie, w bliskiej współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym oraz dostosowaniem się do wszelkich wymagań polskiego Resortu Obrony. Druga faza, przewidziana w przybliżeniu na lata 2025-2028, ma pozwolić na rozpoczęcie produkcji wstępnej nowego czołgu i wozów towarzyszących w Korei Południowej oraz przygotować spółki polskiego przemysłu zbrojeniowego do przyjęcia transferu technologii oraz rozpoczęcia krajowej produkcji seryjnej. W tym etapie realizowana będzie budowa potencjału przemysłowego, a jednocześnie wojsko polskie otrzyma już pierwsze nowe czołgi. Pozwalając na osiągnięcie wstępnej gotowości bojowej przez pierwsze jednostki i rozpoczęcie wycofywania czołgów rodziny T-72 i PT-91. Trzecia i ostatnia faza, przewidziana w przybliżeniu na okres po 2028 roku, zakłada rozpoczęcie produkcji seryjnej nowego czołgu i wozów towarzyszących w kraju, czyli w Polsce, i całościowe przejęcie programu przez polski przemysł zbrojeniowy. Ma on możliwość suwerennej produkcji czołgu, ale i wsparcia jego eksploatacji. Wraz z finalizacją fazy trzeciej przewidywane jest podjęcie przez stronę koreańską współpracy w zakresie czołgu nowej generacji, projektowanego nie tylko dla Polski i Korei Południowej, ale też na rynki eksportowe. To powinno otworzyć nowe możliwości dla polskiego przemysłu. W przypadku zawarcia umowy i realizacji programu K2.pl strona koreańska wskazuje na gotowość podjęcia bliskiej współpracy. Ze stroną polską przez spółki Hyundai Motor Group, czyli top 5 koncernów na świecie, w skład którego wchodzi Hyundai Rotem. Ma to dotyczyć strategicznych obszarów, takich jak technologie bezzałogowe, w tym lądowe, ale też zdolności cywilnych, związanych z kolejami dużych prędkości, samochodami autonomicznymi i napędzanymi paliwami alternatywnymi, takimi jak elektromobilność, wodór. I wreszcie produkcją energii z wodoru. Strona koreańska deklaruje, że w porównaniu do innych potencjalnych rozwiązań w zakresie pozyskania nowego czołgu podstawowego dla Polski opartych na klasycznych czołgach trzeciej generacji z czteroosobową załogą, południowo koreańskie rozwiązanie ma charakteryzować się większą efektywnością kosztową zarówno w zakupie, jak i w trakcie eksploatacji w cyklu życia. Jednocześnie Koreańczycy zakładają preferencyjne finansowanie fazy badawczo rozwojowej. Większość. Części kosztów mogłaby zostać pokryta przez władze za pośrednictwem agentów kredytów eksportowych poprzez zapewnienie wspieranych oficjalnie kredytów eksportowych uzgodnionych w oparciu o negocjacje międzyrządowe. Ponadto zakłada się, że finansowanie fazy drugiej i trzeciej, wspierające produkcję wstępną i seryjną nowych czołgów i pojazdów wsparcia, zostałoby zaaranżowane przez rząd koreański. Propozycja czołgu K2 zakłada daleko idące dostosowanie go do polskich warunków, zapewni autonomię w produkcji, a także wspólny rozwój nowych odmian, również na rynki trzecie. Koreańczycy podkreślają, że dysponują dużym doświadczeniem związanym z programami transferu technologii. Opierając się na wielu latach doświadczeń i wiedzy technicznej zdobytej podczas rozwijania i produkcji podstawowych systemów uzbrojenia lądowego, włącznie z nowoczesnym czołgiem K2. Rząd Republiki Korei przekazywał już swoje technologie, choćby do Polski, w postaci kadłuba AHS K9 dla rodzimej AHS Krab, czy Turcji. Koreańczycy deklarują, że ich oferta ma przystosować polski przemysł do kompleksowej produkcji nowoczesnych czołgów podstawowych, ich komponentów, a także do szerokiego udziału w innych przedsięwzięciach w sektorze obronnym i poza nim. Jest to również szansa dla strony koreańskiej, bo Polska jest postrzegana jako punkt szerszego wyjścia na rynki europejskie. Koniec cytatu. Także oferta, jak widać, jest bardzo ciekawa. I tutaj przejdźmy do silnika. Oczywiście Korea produkuje już od pewnego czasu czołgi K2 z rodzimym silnikiem Dusan DV27K, który jest analogiem niemieckiego MTU MT883. Natomiast, natomiast Koreańczycy nadal mają problem z rodzimym zespołem transmisji i są zmuszeni nadal korzystać z niemieckiego Rank HSWL 295TM. Przynajmniej dopóki nie dopracują rodzimej transmisji od SNT Dynamics, czyli modelu EST-15K. Ale być może do czasu nawet budowy prototypów transmisja EST-15K byłaby już dopracowana lub też można byłoby znaleźć inny zamiennik dla niemieckiej transmisji. Takim zamiennikiem może być np. amerykańska transmisja Allison 5250MX, opracowana specjalnie do współpracy z silnikiem MT883 lub konstrukcjami mu podobnymi. Nie musimy też ograniczać się do koreańskiego silnika, bo być może udałoby się z wozem zintegrować inną jednostkę napędową. I tutaj dochodzimy do szerszego problemu, mianowicie współpracy z naszymi sąsiadami. Tak w ramach inicjatywy Trójmorza oraz samej Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Włochy złożyły propozycję budowy nowego czołgu wspólnie z Polską. Nasuwa się jednak pytanie, czy nie lepiej wyjść naprzeciw z większą inicjatywą? I co tutaj mam na myśli? Otóż Korea z pewnością chciałaby czołgiem K2P otworzyć sobie drzwi na rynek europejski, co zresztą jest wspomniane w wyżej cytowanym artykule. Dlaczego by zatem nie zawiązać szerszego konsorcjum na nowy czołg, w którym występowałyby nie tylko Polska i Korea, ale także Włochy i inne państwa, na przykład będące członkami inicjatywy Trójmorza? Włosi na przykład mogliby zaoferować alternatywny napęd w postaci swoich silników rodziny Iveco Vector. A mówię to dlatego, że w gruncie rzeczy Włosi nie mają wiele do zaoferowania. Ich rodzimy C1 Ariete jest maszyną dość kiepsko zaprojektowaną, do tego powstającą w czasach, gdy upadał już Związek Radziecki, a następnie program był niedofinansowany. Bozi nie oferują też na przykład lepszej armaty niż Korea, a nawet nie oferują armaty zbliżonej osiągami do koreańskiej Via 120 L55, bowiem C1 Ariete uzbrojony jest w armatę Otto Breda L44. Zaś najnowszy kołowy wóz bojowy Centauro 2. Uzbrojony jest w armatę Oto Melala, Melara L45, i to nie jest nawet pełnoprawna armata czołgowa. Armata specjalnie dostosowana dla lżejszej platformy, także no, nie ma nawet porównywalnego uzbrojenia. Włoski system kierowania ogniem TURMS też nie prezentuje się nawet porównywalnie do nowocześniejszego rozwiązania, rozwiązania koreańskiego. A szczerze powiedziawszy. Nawet w Polsce mamy wiele nowocześniejszych i po prostu lepszych rozwiąza rozwiązań w tym zakresie, jak choćby głowice przyrządów obserwacyjno-celowniczych czy kamery termowizyjne. Tym niemniej nie skreślałbym Włoch i raczej próbowałbym ich włączyć do programu. Podobnie zresztą jak na przykład Hiszpanów i w zasadzie każde możliwe państwo w Europie, które nie posiada własnego przemysłu pancernego. Wynika to choćby z faktu iż ekonomia skali grałaby wtedy na naszą korzyść, pozwalając na zwrócenie się kosztów poniesionych na prace badawczo-rozwojowe oraz redukcję ceny jednostkowej wozów dzięki dużym liczbom, jeśli chodzi o produkcję. Spróbujmy czysto hipotetycznie policzyć ile wozów można by mniej więcej wyprodukować, jeżeli założymy, że użytkownikiem nowego czołgu byłyby Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Włochy, Hiszpania i Norwegia. Polska potrzebowałaby około 800 wozów, jeżeli mówimy tutaj o zachowaniu etatów. Czechy myślę, że w przybliżeniu około 116. Słowacja ma 20 czołgów. No, powiedzmy, że tutaj doszłoby do wymiany 1 do 1. Węgry łącznie mają 220 wozów. Czy byliby w stanie na wy... pokusić się o wymianę 1 do 1? No i są też problematyczni, bo zakupili ostatnio Leopardy 2.4, czekają na Leopardy 2H nowe, albo częściowo nowe, jak już wspominałem wcześniej. Także czy pokusiliby się na inny typ nowego czołgu? Może niekoniecznie, ale przyjmijmy, że może byliby chętni. Rumunia? No, myślę, że co najmniej jakieś 250 wozów. Może mniej, może więcej. Choć zdecydowanie nie zastąpią wszystkich 675 czołgów, jakie przynajmniej na papierze posiadają. Włochy około 200 wozów, powiedzmy, żeby jeden do jednego zastąpić czołgi Ariete. Hiszpania, około 327, jeśli chcieliby zastąpić wszystkie Leopardy 2 4 i Leopardy 2E. Norwegia, 52 przy założeniu zastąpienia wszystkich Leopardów 2 4 które posiadają. Łącznie daje nam to około 1985 wozów. I to tylko dla wymienionych państw. Możliwe, że chętnych znalazłoby się więcej. Na przykład Szwecja, Finlandia, być może nawet państwa bałtyckie byłyby zainteresowane jakimiś małymi liczbami tych wozów. Rozwiązanie w postaci K2PL ma też taką zaletę, że jest to projekt obarczony dużo mniejszym ryzykiem niepowodzenia, ze względu na fakt, że w zasadzie podzespoły dla tego czołgu są już opracowane. To w dużej mierze po prostu nowa, lepiej zaprojektowana skorupa dla nich. Oczywiście nadal wymagana jest budowa prototypów i przetestowania, czy wszystko by poprawnie funkcjonowało, oraz aby przeprowadzić ewentualne wymagane poprawki. Dodatkowo można postawić wymóg, aby w razie potrzeby możliwa była instalacja armaty większego kalibru, na przykład 130 mm armaty RH130. Skoro zmieściła się do wieży czołgu Challenger 3, czyli proponowanej modernizacji czołgu Challenger 2, gdzie ta nowa wieża, no, kubaturę wnętrza ma praktycznie identyczną jak wieża normalnego Challengera 2, no to i do wieży K2PL pewnie też by się zmieściła. Ale tutaj chciałbym przestrzec, aby nie popadać w syndrom gwiazdy śmierci. Trzeba by się dobrze zastanowić, czy jest uzasadnione takie zwiększanie kalibru uzbrojenia, co ma też negatywne implikacje, jak zwiększona masa uzbrojenia, masa amunicji, zwiększone gabaryty uzbrojenia i amunicji, to znowu ma negatywny wpływ na zapas zabieranego, zabieranej amunicji do uzbrojenia, odrzut takiego uzbrojenia jest silniejszy, itd. Tak Trzeba się zastanowić, czy faktycznie kaliber 120 mm osiągnął już limit. I myślę, że jeszcze nie. Nie zastanówmy się, czy jednak armata 120 mm z nowoczesną amunicją APFSDS nadal jest w stanie zwalczać większość wozów pancernych przeciwnika. I w gruncie rzeczy tak, bo poza T-14 jest w stanie od przodu zwalczać wszystkie wozy na stanie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście możemy przyjąć, że nie idziemy tą drogą. Jest jeszcze opcja opracowania czołgu z Włochami, ale w gruncie rzeczy to poza silnikiem, to tak jak już wcześniej pokazałem, no niewiele są w stanie zaoferować. Możemy też samodzielnie próbować opracować nowy czołg, ale to jest ryzykowne rozwiązanie, nawet bardzo ryzykowne. Szanse na niepowodzenie są duże, jest drogie, wymaga stabilnego finansowania czyli niezależnie od zmian choćby w rządach to finansowanie musiało być zapewnione jest też długotrwałe także czy faktycznie byłaby to najlepsza opcja ja swego faworyta mam a wam drodzy widzowie no pozostawiam to do samodzielnego przemyślenia i wyciągnięcia wniosków a ja na tej chwilę kończę trzymajcie się i zobaczymy się w kolejnym filmie